Witam Państwa bardzo serdecznie, mówi Piotr Łukowicz, Polski Kurs Blendera. Kontynuujemy naszą serię związaną z nodami. No i w tym odcinku chciałem powiedzieć parę słów na temat noda o wdzięcznej nazwie Lens Distortion. Jest to taki nod, którego działanie koncentruje się na psuciu obrazu, a konkretnie rzecz biorąc na modyfikacji naszego obrazu w taki sposób, aby wydawało się, że był zrobiony przez obiektyw o bardzo niskiej jakości soczewek. No więc, aby pokazać, jak to wszystko działa, przygotowałem sobie taką małą scenę i na tej scenie mam nic innego, jak tylko małpiszona. Nie wiedziałem, co z tą małpką zrobić, więc nadziałem ją na patyk. Render tej sceny wygląda w taki sposób. Mam ustawione odpowiednie światła, oświetlenie trzypunktowe, w dodatku jeszcze takie ładnie rozmyte tło. No i teraz, żeby zobaczyć, jak działa taki nod o nazwie Lens Distortion, warto przełączyć się do edytora nodów. Naciskam Shift F3, włączam sobie nody. No i teraz render, który otrzymałem przed chwilą, można zobaczyć w podglądzie, jeżeli włączę sobie backdrop i wcisnę Ctrl-Shift z lewym klawiszem myszy. Wtedy dodaje mi się nod o nazwie Viewer. Z tym, że to dodanie tego noda działa tylko w wersjach Blendera od 2.63 w górę. Moja wersja to jest właśnie 2.63 i to dosyć stara. No i teraz ten mój obrazek wygląda jak wygląda. Dodam do niego teraz nod o nazwie Distort Lens Distortion. Jest to nod, którego działanie polega na tym, że psuje obrazki. No jeżeli go dodam, to jak widać żadnej zmiany tutaj nie mamy. Ale dzieje się tak dlatego, że po prostu jeszcze zmiany nie wprowadziłem. Jak wiadomo, za chwilkę będę ją wprowadzał i już to robię. Więc teraz tak, jeżeli powiększę tego noda, aby go było dobrze widać, to widzimy, że są w nim trzy checkboxy i są to opcje sterujące tego noda oraz dwa parametry, które mogę dodatkowo wprowadzać z różnych innych źródeł. Te dwa parametry to jest Distort i Dispersion. Distort jest to taki rodzaj deformacji obrazu, który może być dodatni albo ujemny, który powoduje, że obraz zamienia się w taki beczkowaty, wygięty albo zaklęśnięty, wpadający do środka. Jest to jednocześnie ugięcie światła na soczewce, które następuje równocześnie dla wszystkich składowych barwy, mówiąc technicznie. Jeżeli zrobię taki distort na 0,1, od razu widać, że mój obraz zamienia się w coś podobnego trochę do ekranu starego telewizora. Tak to wygląda. Jednocześnie deformacja, no skrajna, to będzie zmuszenie tego mojego obrazu, aby wyglądał, jakby był w kółku. To kółko jest teraz idealne, dlatego że mój obrazek jest kwadratowy, ustawiłem przy renderowaniu rozdzielczość 1000x1000. Natomiast przy obrazkach prostokątnych ten kształt tutaj będzie jajowaty. Distort działa również w drugą stronę, to jest zaklęśnięcie całkowite, cały obrazek wpada do środka. Natomiast przy wartościach bliskich 0, kiedy będę je pomniejszał w stronę ujemnych wartości, widać, że następuje coś takiego jak dystorsja taka ujemna. Obraz zaczyna wyglądać tak, jakbym oglądał go przez pomniejszające szkło, przez odwrotnie włożoną do oka lunetę, albo przez cokolwiek, co pomniejsza. Rzeczywiście w skrajnym przypadku znika wszystko gdzieś w nieskończonej oddali, no i tyle widać z całego obrazka. Efekt sam w sobie ciekawy, chociaż może zbyt mało interesujący. Nic tu ciekawego w zasadzie graficznie nie ma, poza pewną symetrią. No więc Distort działa właśnie w taki sposób. I tak się składa, że on symuluje, czy też ten nod próbuje nałożyć na obraz deformacje pochodzące z kiepskich obiektywów. Każdy obiektyw do aparatu fotograficznego, nawet jeżeli to jest porządna lustrzanka, ma pewną dystorsję. I to jest dystorsja soczewkowata, wtedy kiedy następuje równomiernie we wszystkich kierunkach, albo beczkowata, wtedy kiedy następuje w którejś osi, na przykład w pionowej lub w poziomej. Oprócz takiej dystorsji mamy również coś takiego jak dyspersję. Dyspersja jest to również pewien rodzaj dystorsji, z tym, że dyspersja zachodzi dla każdej barwy inaczej. I na przykład silniej załamuje się kolor czerwony, albo silniej załamuje się kolor niebieski. W każdym razie każdy ze składowych barwy załamuje się inaczej. Jeżeli podciągnę troszeczkę tą dyspersję, to jeżeli się dobrze przyjrzymy, to będzie widać pewne tęcze pojawiające się zwłaszcza na granicach obrazu, tam gdzie ten efekt jest najsilniejszy. W samym środku ten obraz będzie niezmodyfikowany. Proszę zobaczyć tutaj, prawie nie widać żadnych zakłóceń, natomiast we wszystkich miejscach poza środkiem następuje takie rozszczepienie. Tego typu efekt również występuje w obiektywach i oczywiście jest niepożądany, no chyba że jesteśmy artystami, na nim właśnie nam zależy. Tak czy inaczej, jeżeli tego typu efekt dodamy do naszych renderów, to uzyskają one taki bardziej fotograficzny wygląd, będą przez to wyglądały troszeczkę bardziej przekonująco dla obserwatora. Możemy dwa takie efekty połączyć, zwiększając jednocześnie wartość dyspersji oraz dystorsji, powodując, że nasz obraz wygląda wtedy już całkowicie fatalnie. No i teraz warto zastanowić się nad tymi opcjami, które tu mamy. Otóż pierwsza opcja, ta na dole, czy też trzecia, patrząc od góry, to opcja Fit. Fit oznacza dopasuj. Jeżeli włączę Fit, to w tym momencie dopasowanie nastąpi w ten sposób, aby obrazek był cały, zajęty
w obszarze renderowania, to znaczy, żeby było widać tylko to, co jest na obrazku, żeby nie było widać żadnych granic czy też obszarów poza. Znikają wtedy te czarne obszary. A więc fit pozwala nam rozciągnąć obraz do granic mojego obszaru renderowania. Natomiast jitter jest to dodatkowo jeszcze efekt, który powoduje, że piksele barwne, które są tutaj w obrazie, zostają rozrzucone i pojawia się coś w rodzaju takiego szumu. Szum RGB, który każda matryca fotograficzna generuje niestety. Albo na przykład taki szum, który pochodzi z filmów fotograficznych, ponieważ w filmach również jest taki efekt jak ziarno. Oczywiście teraz aparaty, które używają filmów, to już są przestarzałe modele, pomijając jakieś super wypasione sprzęty. No i być może większość z naszych, powiedzmy sobie, odbiorców, zwłaszcza tych młodszych, może nawet nie pamiętać, jak takim aparatem się robiło zdjęcie. Jitter wygląda w ten sposób. Dostaje szum RGB, który wygląda tutaj wręcz straszliwie. No i wartość tego szumu jest niezależna od dyspersji, niezależna od dystorsji. To jest po prostu jeszcze jeden efekt fotograficzny, który jest tak naprawdę usterką optyczną, niczym więcej, dodany do obrazka. Ostatnia opcja to jest projektor. Ten projektor wydaje się, że nie działa, z tym, że jego działanie jest takie dosyć śmieszne. Projektor powoduje, że obraz, który generowany jest przez ten node, zachowuje się tak, jak byłby wyświetlany przez projektor do wyświetlania slajdów, czyli przez takie urządzenie jak w kinie na przykład, ewentualnie na różnego rodzaju wykładach. No, dla mnie to jest dosyć typowe urządzenie, nie wiem, czy każdy z Was widział. W każdym razie taki projektor czasami może być źle ustawiony. Jeżeli jest nieskalibrowany, to zaczyna rozszczepiać światło w pewnej osi tylko. I to jest właśnie taki efekt. Jeżeli teraz będę miał dystorsję ustawioną na zero, no to dyspersji praktycznie rzecz biorąc nie będzie widać. Mogę ją zwiększyć. Oczywiście teraz jest jedynka i już widać, że następuje rozszczepienie w osi poziomej. Pojawiają się takie tęcze, ale dzieje się to tylko w poziomej osi. To jest właśnie działanie takiego efektu wynikającego z wadliwego projektora. Dystorsja, którą tutaj mogę dodać, będzie określała separację tych dwóch kolorów. Chociaż teraz nie widać żadnego efektu. OK? Niemniej jednak mówię, że tak jest, ponieważ tak przeczytałem w dokumentacji. No, jak widać, tego efektu teraz nie obserwujemy. No, oczywiście mogę to włączyć, wyłączyć. I generalnie rzecz biorąc, tak działa cały node. Jego działanie może być w zasadzie pominięte, jeżeli chcemy robić jakieś porządne rendery, ale wtedy otrzymamy scenę bardzo czystą, bez żadnych geometrycznych zniekształceń. Dlatego, jeżeli chcemy naśladować rendery fotorealistyczne i już mamy elegancko wyrenderowaną scenę, to ten node warto dodać na końcu, aby tą scenę delikatnie wygiąć. Delikatnie mówię w tym sensie, że ustawiamy wartość tego noda na przykład na 200, powiedzmy sobie. Minimalna dystorsja, bardzo delikatna. Fit oczywiście też warto włączyć, dyspersja jeszcze mniejsza, rzędu na przykład 1/100. Tego typu render prawie się nie różni od renderu oryginalnego. Jest jedynie tylko troszeczkę wygięty, delikatnie mogą mieć zaburzone proporcje. Możemy również ustawić sobie distort na mniejszy, -0,1. I to będzie tworzyło taką bardzo delikatną iluzję posiadania materiału fotograficznego. Poza tym, jeżeli go powiększymy, to jest szansa, że on na końcach będzie miał jakieś dodatkowe cechy, które przy jakiejś tam specjalnej, bystrej analizie wyjdą na wierzch. Tutaj tego nie widać, to jest tak subtelny efekt. Zresztą widać, że dyspersja ustawiła się na 0. Możemy dać 0,05. No i teraz już widać, że pojawia się na granicy ucha jakaś tęcza. To jest właśnie typowe dla obiektywów fotograficznych. Taki subtelny efekt, który jednak jest. No jeżeli ktoś wie, na co patrzeć, to taką tęczę w tym miejscu zobaczy. Powiększę jeszcze, aby to było lepiej widać. Nie mogę już teraz przesunąć obrazka, więc go trochę pomniejszę. Proszę zobaczyć tu w ten rejon. Część pikseli jest zielono-niebieska, część jest czerwonawa. Szczerze mówiąc, jeżeli ktoś nosi grube okulary, tak jak ja, to widzi tego typu dyspersję na co dzień. Wystarczy spojrzeć pod pewnym kątem na coś kontrastowego i wtedy na jednej stronie kontrastowej rzeczy pojawia się tęcza czerwona, po drugiej stronie pojawia się tęcza niebieska. Można powiedzieć, że mój świat, widziany przez moje okulary specyficzne, jest trochę bardziej kolorowy niż taki normalny świat oglądany zdrowymi oczami. OK, teraz tak, dosyć gadania. Ten node przydaje się nie tylko do robienia zaburzeń w obrazku, ale również do dodawania specjalnego efektu nazwanego winietowaniem. Winieta lub też winietowanie jest to efekt, który polega na tym, że brzegi czy też rogi obrazu są troszkę ciemniejsze od tego, co znajduje się w centrum. A więc centrum jest najjaśniejsze, a krawędzie są przyciemnione. I teraz taki efekt nakłada się korzystając właśnie z tego noda Lens Distortion. Gdybym chciał taki efekt dodać, to oczywiście nie interesują mi dyspersje, więc tego noda mogę na razie usunąć, dodać zupełnie nowego, świeżego, bez żadnych modyfikacji. I od razu Distort mogę ustawić na 1. I teraz Distort na 1 to oczywiście będzie generował mi obrazek, który będzie tak naprawdę mocno zaokrąglony. I teraz ten obrazek
będę potrzebował rozmyć. Muszę go rozmyć do tego stopnia, aby znikły z niego wszelkie szczegóły, nawet te, które będą tutaj w czerni. A więc dodaję jeszcze noda o nazwie Blur. Ten nod podłączam, ustawiam sobie, żeby był względny i wtedy zmieniam procenty na przykład na, powiedzmy sobie, 50%. 50% rozmycia to jest bardzo dużo, ponieważ rozmycie od brzegu będzie sięgało aż do środka. I tak samo zrobię również z osią Y. Nie potrzebuję korygować aspektu tutaj w żaden sposób, ponieważ to jest kwadrat. No i mam teraz eleganckie rozmycie. Jak widać, mój obrazek całkowicie utonął w tym rozmyciu, nie widać żadnych szczegółów. Wtedy mogę zmienić troszeczkę size. Powoduje to, że ten nod zaczyna działać troszkę słabiej i teraz zaczyna się tu w środku pojawiać jakiś dziwny efekt graficzny. Oczywiście on nie jest doskonały, ale mogę zmienić troszeczkę rodzaj rozmycia, na przykład na szybkie gaussowskie i dostaję teraz takie ładniejsze troszeczkę rozmycie. Oczywiście size teraz powiększę i to, co otrzymuję, to jest rozmycie, które jest troszeczkę przyciemnione na brzegach. I to jest właśnie efekt winiety. Zresztą tak samo testuje się obiektywy fotograficzne. Wystarczy zrobić tylko zdjęcie absolutnie białej kartki i przyjrzeć się, jak ta białość wygląda na zdjęciu, czy w rogach nie jest troszkę ciemniej. No więc dobrze. Niech to rozmycie będzie takie jak tutaj. I teraz, gdybym takie rozmycie chciał dodać do obrazka, to wystarczy, że mój oryginalny obraz przemnożę przez ten obraz, który mam tutaj. Oczywiście on jest troszeczkę ciemny, ale na razie niech tak zostanie, zobaczymy, co wyjdzie. A więc dodaję jeszcze jednego noda o nazwie Mix. Ustawiam ten mix na Multiply, czyli mnożenie. I teraz biorę sobie oryginalny obrazek, biorę swoją wersję rozmytą i mnożę. Dostaję wtedy coś takiego. Oczywiście ten efekt, który teraz dostałem, jest bardzo silny, dlatego mój obrazek wydaje się bardzo ciemny. Ale nie muszę mnożyć z czynnikiem 1. Mogę przemnożyć tylko przez pewien fragment tej mojej sceny, na przykład tyle. I to już powoduje, że pojawia się delikatny efekt winietowania. Cała scena oczywiście zrobiła się trochę ciemniejsza, no trudno. Można spróbować zrobić trochę jaśniejszą maskę do winietowania, na przykład przez podbicie później jasności. W każdym razie działanie tego efektu jest takie, że tworzy przyciemnienia na rogach, a to dodaje całej scenie takiego ciekawego waloru jakby fotograficznego, który wygląda ładnie i powoduje, że nasz render, jaki by nie był, zyskuje na głębi, na fotorealizmie i tak dalej. Dodam jeszcze jeden lens distortion, ale oczywiście nie taki mocny, delikatny. Damy sobie 1/100 i dyspersję ustawię na 1/10 i wstawię go tutaj. Dodatkowo dostałem jeszcze jakieś paskudne zaniebieszczenia na rogach, a więc włączę sobie fit, aby to zniknęło, ale już mam delikatną tęczę na uchu. No i taki obrazek, śmiem twierdzić, wygląda trochę lepiej. Jeżeli dodam jeszcze szum, to ten szum w tym momencie jest bardzo mocny, ale już trudno, mogę z niego ewentualnie zrezygnować. Ok, i to jest zastosowanie tego noda. On oczywiście nadaje się również do korekty zniekształceń, które mamy w zdjęciach. Jeżeli zrobię zdjęcie na szerokokątnym obrazie, bardzo szerokokątnym obiektywem, będę miał tak zwane zniekształcenie beczkowate, być może zwane czasami rybim okiem. I wtedy mogę, stosując taki nod, odwrócić troszeczkę to zniekształcenie i zgięte linie na obrazie w odpowiedni sposób wyprostować. Wymaga to troszeczkę praktyki, trochę prób, ale nadaje się do poprawienia zdjęć, które zostały zrobione ze za dużym kątem i nie chcielibyśmy na przykład mieć takiego wygięcia. Można tutaj skorygować. Ok, myślę, że to jest wystarczające na teraz. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia ponownie.